Witam w kolejnym filmie z modelarstwa i makietnictwa. Dzisiaj pokażę Wam dwa wagony 4N, również w skali H0. Tym razem jednak są to modele wykonane całkowicie w 100% ręcznie. Nie przez mojego tatę, ale przez inną osobę, przez częstochowskiego miesięcznika komunikacji miejskiej. Pierwszy z nich to model wagonu N wzorowany na naszej częstochowskiej NC numer 202, czyli na technicznym wagonie dawnym. Obecnie ten wagon jest już przerobiony, jest już powrócony, przywrócono go do pierwotnego stanu, czyli do właśnie wagonu normalnego liniowego. Aczkolwiek tak on właśnie wyglądał przez wiele, wiele lat. Wówczas jeszcze gdy był właśnie wagonem służbowym. Naprawdę jest przepięknie odwzorowany. W środku mamy wszystkie detale. Różnego rodzaju narzędzia. No wszystko. Nawet te śmietniczki. Wiem, że tego nie będzie widać absolutnie na tym filmie, dlatego że nie złapę ostrości w ten sposób. Ale naprawdę jest to model. Po prostu to jest mistrzostwo. I za to się należy doktorat. Naprawdę jak nic. Za takie coś, bo to jest naprawdę cud. No i tu jest ogółem wózek, który tak naprawdę można by ten wagon umieścić na torach, na torowisku H0. On jak najbardziej może się tutaj elegancko wkoleić, że tak powiem. Proszę bardzo o okej. Okay. Natomiast wiadomo, że jest to tylko model wagonu biernego, że tak powiem, czyli w żaden sposób on tu nie będzie mógł się po tym torowisku poruszać, bo to jest taka ozdoba, element ozdobny może być postawiony jako na przykład element zajezdni tramwajowej. No i drugi wagon to też jest 4N, Konstal 4N. Nie jest to konkretnie odwzorowanie jakiegoś modelu, jakiegoś wagonu, który istniał w rzeczywistości. Po prostu jest to rasowy wagon 4N. Taki typowy po prostu. Chyba w każdym polskim mieście takie wagony jeździły, gdzie obecnie są tramwaje. Nawet w Częstowie, bo nawet częstowski tabor się zaczynał od wagonów 4N. W środku również jest bardzo dobrze odwzorowany. Nawet mamy tą drewnianą podłogę, jak widzicie. Tak, teraz widać. Cały pulpit, kabina motorniczego. Wiadomo, że te kabiny były strasznie prowizoryczne i to też widać. Natomiast te wagony bardzo, bardzo dobrze by mogły służyć jako właśnie taki element dekoracji. Na przykład gdzieś tam na zajezdni albo na bocznicy. Bo do tego się te wagony po prostu idealnie nadają. No natomiast jeśli chodzi o takie użycie w praktyce, czyli jako wagony jeżdżące, no to nie. Chociaż teoretycznie można by je było na przykład. One w sumie mogłyby być na torowisku jako wagony jeżdżące, aczkolwiek musiałyby być wtedy przed jakimś innym tramwajem, który już posiada silnik. Więc głównie właśnie one służą jako element dekoracji, ale uważam, że naprawdę są przepięknie wykonane. No właśnie tak jak mówiłem, nie są to modele mojego taty, ale stanowią element makiety, jak najbardziej. Myślę, że o makiecie też Wam w końcu opowiem wreszcie, bo jest to seria z makietnictwa i modelarstwa. Aczkolwiek do tej pory robimy samo modelarstwo z tego powodu, że makieta nie jest teraz w pełnej okazałości, tylko jest w bardzo małej części tutaj ukazana. Bo po prostu nie ma takich warunków teraz, żeby Wam ją pokazać w całości, bo jest o wiele większa, to jest tylko część. Część całego tego miasta. Także na razie pokazuję Wam to na takim małym odcinku. Aczkolwiek myślę, że w kolejnych filmach opowiem też coś więcej o samej makiecie, w ogóle o jej zamyśle, kiedy ona powstała, bo tak naprawdę makieta jest już budowana ponad 10 lat. Jest stale rozbudowywana.
No, także z dzisiejszego filmu myślę, że to by było tyle. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na kolejne filmy z tej serii.